Pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze podejście do edukacji, zmuszając do szybkiego wdrożenia zdalnego nauczania i częstszego wykorzystania nowoczesnych technologii. Zainicjowała również rozwój wielu cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Wiele rozwiązań, które zostały wprowadzone w tamtym trudnym czasie, zostało z nami do dziś. W odpowiedzi na te zmiany italianiści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz naukowcy z Politechniki Łódzkiej połączyli siły, aby stworzyć kurs języka włoskiego udostępniony w ramach zintegrowanej platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt wdrożeniowy e-materiały do nauki języka włoskiego dla szkół podstawowych i liceów, czyli szkoły ponadpodstawowej, to projekt, który został zrealizowany we współpracy z Politechniką Łódzką. Politechnika Łódzka była tutaj liderem, Uniwersytet Łódzki i przedstawiciele Wydziału Filologicznego, w szczególności italianiści naszego wydziału, brali udział w tym projekcie jako partnerzy. Partnerzy bardzo ważni, bo to od nas wychodziły projekty poszczególnych e-materiałów do nauki języka włoskiego. W ramach projektu przygotowaliśmy 400 materiałów, które znalazły się na stronie zpe.gov.pl. Jest to zintegrowana platforma edukacyjna. Są to materiały do języka włoskiego, adresowane zarówno do osób uczących się języka włoskiego, jak i do nauczycieli na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym. Są one w wolnym dostępie i zostały skonstruowane tak, żeby służyć osobom, które rozpoczynają przygodę z językiem, ale także tym, które chciały by powtórzyć podstawowe wiadomości gramatyczne, leksykalne albo realioznawcze, a są na poziomie wyższym. Każdy e-materiał skonstruowany jest z odpowiedniego wprowadzenia do zakresu tematycznego oraz nowych zagadnień gramatycznych. Następnie kolejnym elementem jest multimedium i w każdym e-materiale multimedium jest inne. Może to być spacer wirtualny, może to być model 3D, może to być test, może to być materiał audio bardziej rozbudowany, może to być mapa myśli i wiele, wiele innych form aktywizacji ucznia. Następnie znajdziemy cały pakiet ćwiczeń do autoewaluacji. Ważnym elementem tutaj dla nauczycieli będzie również scenariusz. Na końcu każdego materiału znajduje się także słowniczek włosko-polski, w którym uczniowie mogą nie tylko przeczytać, ale i odsłuchać poszczególnych haseł z nowym słownictwem. Projekt brał pod uwagę wiele różnych ważnych kryteriów, które obowiązują w kształceniu nie tylko językowym, ale ogólnie tym kształceniu cyfrowym i dotyczył czegoś, co obecnie nazywane jest ogólnie edukacją włączającą, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne osób, uczniów, którzy mogą mieć jakieś problemy z odbiorem dźwięku, z odbiorem obrazu, z realizacją ustną, pisemną w języku obcym. I rzeczywiście było to bardzo istotne w tym projekcie. Ogólnie są to tak zwane kryteria WCAG. W tym projekcie ja miałem takie role, że tak powiem. Z jednej strony ja miałem taką misję sprawdzać i poprawić ewentualnie, bardzo rzadko się zdarzało, teksty po włosku. I z drugiej strony działałem jako lektor, czyli jako głos tego całego kursu. Niezwykle zależy nam na tym, żeby rzeczywiście te materiały trafiły tam, gdzie miały trafić. To znaczy, ministerstwo przewiduje, że będą wykorzystywane w aktywnej nauce języka, w tym przypadku języka włoskiego,
na lekcjach takiego języka w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej. Przy czym poza tym, że można aktywnie korzystać z nich podczas zajęć, podczas lekcji, można również z wykorzystaniem tych materiałów uczyć się samodzielnie języka włoskiego czy innego, bo tego rodzaju materiałów do innych języków jest więcej. I taki kurs ma różne sposoby. Można tego używać rzeczywiście, żeby się uczyć samemu nawet, żeby mieć dobry i konkretny materiał, żeby się uczyć włoskiego. A z drugiej strony też jest dobrym materiałem, świetnym materiałem, bym powiedział, dla nauczycielów i dla wszystkich, którzy potrzebują taką podstawy, żeby uczyć włoskiego. Myślę, że tego rodzaju materiały multimedialne z tym elementem uatrakcyjniającym materiały mogą rzeczywiście wpłynąć na efektywność nauczania języków obcych, szczególnie dzisiaj, kiedy okazuje się, że wszyscy, szczególnie młodzi, są przyzwyczajeni do tego świata cyfrowego, odnajdują się w nim bardzo dobrze i jednocześnie również są bardzo często krytyczni wobec tego, jak tego rodzaju materiały są prezentowane, jak funkcjonują. Myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy na potrzeby techniczne w najwyższym możliwym stopniu. Solo chi conosce la lingua e la cultura italiana sa veramente cosa vuol dire